Zanim przystąpimy do naszej właściwej sesji, to chciałbym wszystkich serdecznie powitać i oddaję głos panu wójtowi. Młodzi ludzie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, kulturze i sporcie. Jak co roku, dwa razy w roku w zasadzie, bo z pytaniem obejmuję roczny okres. Już działa. Stypendium obejmuje półroczny okres, dlatego też do szkół spłynęły do wójta gminy Szczecinek propozycje. Na te propozycje wójt odpowiedział 11 stypendiami, które przyznaje dla osób, które są wybitne właśnie w dziedzinie kultury, nauki i sportu. Oczywiście, gdybyśmy mogli powiedzieć, to wszyscy są wybitni na swój sposób, ale tych parę osób wypada wyróżnić. Stypendium jest to, krótko powiedziawszy, forma finansowa, bo innego pomysłu nie mieliśmy na rozwiązanie stypendialne. I dlatego też chciałbym, żeby będę odczytywał tutaj osoby. Prosiłbym o przybycie pod stół prezydialny, wręczę tutaj nagrodę w postaci gratulacji i przyznania w formie finansowej stypendium. I pierwszą osobę poproszę, to jest pani, może nie pani jeszcze, panna Agata Biesiada, uczennica publicznego gimnazjum w Turowie, ze szczególną chęć zdobywania wiedzy, rozwijania swoich zainteresowań oraz postawę godną naśladowania. Niech przyznana stypendium będzie wyrazem uznania, ale również możliwości dalszego rozwoju. To gratuluję na Ciebie, poczekamy jeszcze są gratulacje dla rodziców. Tak? I teraz poprosimy tatę też. No proszę. Tatę też prosimy. Proszę tu dla Ciebie. Dla pana taty też większe dziękowania, tak? Dziękujemy za wybitny wkład w wychowanie i rodzicielską pieczę na dzieci. Kopert nie ma w środku. Nie ma. Będzie lista płacy. Gratulacje dla Bartosza Grat, ucznia publicznego gimnazjum w Turowie. Naśladowania. Bartosz, przyjechałeś sam? Nie, z tatą. A to tatę też prosimy. A wujek? Wujek nie poczeka. Wszystkiego najlepszego, gratuluję. Proszę bardzo. Tak, pan Rafał też również dziękuję za wychowanie syna i przygotowanie do rozwoju Urzędu Szkoły Podstawowej w Niewielkiej, za szczególną chęć zdobywania wiedzy, rozwijania możliwości. Tak, przyjechałeś z tatą i z mamą, tak? To poprosimy tatę i mamę. Też tutaj proszę bardzo. Marek Uszecki dostaje. To na Marka tylko jest, ale mama ale też dostanie. Gratuluję. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Swoich zainteresowań oraz postawę godną naśladowania przyjechałaś z tatą, z tego co widziałem. Tak, to tatę też poproszę. Gratuluję Ci bardzo. Proszę bardzo. Panią, gratuluję, dziękuję bardzo za wybitny wkład w wychowanie córki. I tutaj dla Macieja rozwijanie swoich zainteresowań podstawę godną naśladowania. Przyjechałeś z tego co wiem z mamą. A mama gdzie? Mama troszeczkę już, tak, chłopak wyrósł. Dla pani Agnieszki, na pani ręce składam podziękowanie i gratulacje za wkład włożony w wychowanie. Także dla ucznia szkoły podstawowej za szczególną chęć zdobywania wiedzy, rozwijania swoich zainteresowań oraz postawę godną naśladowania. Gratuluję kolego. Proszę bardzo. Dziękuję. A to
teraz będzie odwrotnie. Teraz zostaniesz dla Anglii. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo za łapkę po razie. Dziadkiem. Dziadkiem? Dziadkiem. No to proszę dziadka. Dziadek też miał wybitny wkład na pewno w swoje wychowanie. Gratuluję. Oczywiście to jest... Dziadkowi podwójnie się dziękuję, bo dziadek ma podwójny wkład, tak? Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Rozwijanie swoich zainteresowań oraz podstawę godną na świat. No to spadaj. Mamo. Gratuluję tutaj. Wszystkiego najlepszego. Tutaj mi się ktoś pomieszczał. Aha, będziemy. To pani zostanie dłużej tutaj z nami. Właśnie tak patrzę, że coś mi za loteczek się zrobiło. Ale nie, to pani. Przyjechałaś z mamą? Uczennicy Szkoły Podstawowej w Turowie ze szczególną chęć zdobywania wiedzy, rozwijanie swoich zainteresowań, podstawy godną do naśladowania. Gratuluję. To mamie trzeba z boku nie. Z boku nie. 5 minut do fotoreporterów. Uśmiech poproszę. Rozpocznę. Otwieram 22. sesję Rady Gminy w bieżącej kadencji. Stwierdzam, że na sali obrad jest na ogólną ilość 15 radnych, jest 15 radnych, czyli skład rady w 100% uczestniczy w dzisiejszej sesji. Przypomnę, że materiały dotyczące dzisiejszej sesji były paniom i panom radnym dostarczone w regulaminowym czasie. Chciałbym serdecznie powitać panie i panów radnych. Panie i panów, chciałbym serdecznie powitać obecną na sali tutaj panią poseł Małgorzatę Dolińską, która zaszczyciła swoją obecnością, skorzystała z naszego zaproszenia. Chciałbym powitać panie i panów sołtysów, zaproszonych gości, jeśli są tacy, również kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pana wójta i panią wójt gminy Szczeciny. Jak już wspomniałem, na sali obrad jest 15 radnych, materiały były dostarczone. Jednak w międzyczasie pan wójt przesłał do mnie prośbę o włączenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał. Pierwszy dotyczy przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Szczecinek. Drugi projekt uchwały dotyczący przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii gminie Szczecinek na 2016 rok. Czy te dwa projekty uchwał zaproponowane tutaj o włączenie do porządku dzisiejszej sesji, czy ktoś z panów radnych ma jakieś pytania? Jeśli nie, proszę o przegłosowanie, czy włączamy te dwa projekty uchwał do porządku dzisiejszych obrad. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę, stwierdzam, że te projekty uchwały będą w tym porządku obrad włączone. I proponuję konkretnie jako punkt 6. Jako 12. uchwała, projekt uchwały przyjęcie planu gospodarki niskoemisyjnej i jako 13. projekt uchwały przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów przeciwalkoholowych i narkomanii w gminie Szczecin. Po wprowadzeniu tych zmian porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z 2 lutego.
Punkt trzeci, wystąpienie zaproszonych gości. Punkt czwarty, informacja wójta gminy z działalności między sesjami. Punkt piąty, sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Pomocy w Turowie za 2015 rok. Oraz punkt szósty, który mamy do rozpatrzenia, 13 projektów uchwał. To są od 1 do 13. Wyrażenia zgody o przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe dla Leśnictwa Bobolice, nieruchomości drogowej stanowiącej własność gminy Szczecinek w obrębie Gromczyn. Drugie, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat. Trzeci, wyrażenia zgody do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości w obrębie Talencino, też na okres 3 lat. Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Piąty projekt uchwały dotyczy określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest gmina Szczecinek. Szósty, określenie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest gmina Szczecinek. Siódme, zmieniającą uchwałę gminy nr 35 z 2015 roku z 3 lutego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Szczecin. Ósmy, projekt uchwały dotyczy przyjęcia strategii rozwoju gminy Szczecinek na 2015-2025. Dziewiąty to jest podział sołectwa Żółtnica. Dziesiąty, wprowadzenie zmian w budżecie na 2016. Jedenasty to jest zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Szczecinek. Dwunasty, jak już wspomniałem, przyjęcie planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Szczecinek. Jako 13 projekt, przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów przeciw alkoholowych i narkomanii gminy Szczecinek. Jako punkt 7, wnioski i zapytania radnych. Punkt 8, wnioski i zapytania sołtysów. Jako punkt 9, sprawy bieżące rady. 10, odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. I 11 punkt, zamknięcie sesji. Czy do przedstawionego przeze mnie przed chwilą porządku obrad są jakieś pytania? Nie widzę. Zatem proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad podczas dzisiejszej sesji, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że przedstawiony przeze mnie przed chwilą porządek obrad będzie obowiązywał podczas dzisiejszej sesji. Jeszcze małe usprawnienie, które jestem tutaj proponuję. Mianowicie mamy w punkcie 8 projekt uchwały dotyczący strategii rozwoju gminy. Ale w związku z tym, że mamy tutaj panią ze Szczecina, która przyjechała do nas z prezentacją strategii, po uzgodnieniu tutaj z panem wójtem, moja propozycja wygląda następująco, żeby pozwolić pani przeprowadzić tą prezentację przed podjęciem uchwały, a uchwałę podejmiemy później w punkcie 8, tak jak ona tutaj jest w porządku obrad, żeby już tutaj nie mieszać w zapisach. Także ta prezentacja byłaby w miejscu, bo pani ma 15:15 pociąg powrotny do Szczecina, w związku z tym trzeba byłoby jak najszybciej się tym zająć. Zatem w punkcie po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji proponuję takie coś. Czy są jakieś uwagi do tego? Nie ma, czyli rozumiem, że przyjęte rozwiązanie techniczne jest zaakceptowane.
Dziękuję bardzo. Jak już wspomniałem, na sali obrad jest 15 radnych, a zatem uchwały, które będziemy podejmowali podczas dzisiejszej sesji, będą posiadały moc prawną. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, to jest dnia 2 lutego, to jest protokół z 21 sesji. Był wyłożony przed obradami na sali obrad na stoliku radnych. Do chwili obecnej nikt nie złożył mi żadnych uwag do tego protokołu, czy w tym momencie są jakieś uwagi. Nie widzę. Zatem przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego, za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji z 2 lutego, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę. Stwierdzam, że protokół sesji 21 dnia 2 lutego został przyjęty. I w związku z tym, czego dotyczyła moja prośba, poproszę teraz panią o przeprowadzenie prezentacji dotyczącej strategii gminy Szczecinek na lata 2015-2025. Bardzo Państwu dziękuję za życzliwość i wyrozumiałość. Tutaj zmierzyłam się z techniką, żeby wyświetlić prezentację. Ja może już tak zacznę zaocznie. Przygotowując dla Państwa strategię, przeprowadziliśmy szereg działań. Pierwszym z tych działań była analiza danych zastanych, czyli tak zwana analiza deskriptor, gdzie analizowaliśmy różnego typu dokumenty źródłowe, które pojawiły się do momentu tworzenia strategii. Oraz oczywiście dane z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, które posłużyły nam do zrobienia pewnych statystyk i zestawień. Drugim elementem było badanie mieszkańców. Przeprowadziliśmy łącznie 200 badań ankietowych w 4 różnych lokalizacjach. Trzecim etapem były konsultacje społeczne, których odbyło się łącznie 3 na różnych etapach tworzenia strategii i przedstawiliśmy tam Państwu pewne zakresy, które już zostały stworzone. Omawialiśmy bieżące problemy i potrzeby. I efektem tych działań było stworzenie strategii, która składała się z 2 części. Części diagnostycznej, gdzie określiliśmy, co jest zrobione, jaki jest stan wyjściowy, i części strategicznej, o której w tym momencie będziemy rozmawiać i która oczywiście opiera się na tej diagnozie. Pierwszym elementem części strategicznej jest analiza SWOT. Analiza SWOT obejmowała nasze spostrzeżenia z diagnozy, które można uszeregować w takich kategoriach. Jeżeli chodzi o mocne strony, to przede wszystkim położenie związane z atrakcjami przyrodniczymi, którymi Państwo dysponują, oraz z bliskością większego ośrodka miejskiego. Stwarza to warunki dla kolejnego takiego zakresu, który omawiamy, czyli turystyki i przyrody. Ujęliśmy też w mocnych stronach szeroki aspekt inwestycji infrastrukturalnych, które zostały dokonane, w tym m.in. zwiększającą się sieć czynnej sieci rozdzielczej, długość czynnej sieci rozdzielczej, zwiększającą się długość sieci kanalizacyjnej oraz liczbę podłączeń do sieci gazowej oraz stopniowe poprawy na rynku pracy. Jeżeli chodzi o słabe strony, tutaj wskazaliśmy niedoskonałości związane z troską o środowisko, czyli jego zanieczyszczenie, trudności z rynkiem pracy i pozyskaniem nowych inwestycji i nowych inwestorów tym samym oraz ogólnopolskie zagrożenie, które tutaj też widać, czyli emigracja młodych ludzi, szczególnie ludzi wykształconych oraz problemy demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa i niżem demograficznym, który nadchodzi. W czasie konsultacji społecznych i badań wynikł również problem jakości życia, która przez mieszkańców postrzegana jest jako niska. Jeżeli chodzi o szanse i zagrożenia, które są tą skalą makroanalizy SWOT, czyli patrzą od strony globalnej, a nie uwarunkowań lokalnych,
Tutaj takie główne punkty, na które należy zwrócić uwagę, to przede wszystkim możliwość przy szansach. Możliwość pozyskania dodatkowych źródeł finansowania, finansowania zewnętrznego oraz Państwa doświadczenie w pozyskiwaniu takiego finansowania i wykorzystania takich funduszy. Możliwości współpracy, zarówno lokalnej, jak i bardziej globalnej, współpracy partnerskiej, także z miastami zagranicznymi. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który jest silnie wspierany przez rozwiązania na poziomie ogólnopaństwowym. Oraz coraz większa świadomość związana z odnawialnymi źródłami energii. Jeżeli chodzi o zagrożenia, tutaj przede wszystkim w skali takiej tej globalnej, w skali ogólnopolskiej, bardzo widoczne jest niż demograficzne i oczywiście trudności związane z emigracją. Także dla Państwa istotna konkurencyjność rynku turystyki ze strony innych obszarów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Także konkurencyjność wręcz międzynarodowa. Koncentracja projektów, tutaj mieliśmy na myśli głównie zarezerwowanie środków dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz środki, oj, ja tak sobie mądrą notatkę zrobiłam, której nie mogę przeczytać. W każdym razie chodziło mi o stosunkowo słabą aktywność stale małych i średnich przedsiębiorstw pomimo wsparcia, co wyszło tutaj też bardzo silnie w badaniach, ponieważ szczególnie mieszkańcy akcentowali, że rynek pracy jest trudny, ponieważ małe przedsiębiorstwa nie chcą zatrudniać i wykorzystują pewne instrumenty tak, żeby nie zwiększać tego zatrudnienia. Konsekwencją diagnozy była misja i wizja, która potem przekłada się na cele strategiczne. Jeżeli chodzi o wizję, przyjęła ona w związku z przeprowadzonymi przez nas badaniami następujące brzmienie. Gmina Szczecinek miejscem rozwoju przedsiębiorczości, turystyki i rolnictwa sprzyjające rozwojowi społecznemu. Oczywiście jest to stwierdzenie bardzo takie górnolotne, bo misje ogółem są bardzo takie brzmiące, takie bardzo wręcz wydają się momentami odległe, ale uszczegółowieniem takiej misji, wizji zawsze jest misja. I misję przyjęliśmy następującą. Misją Gminy Szczecinek jest zbudowanie przyjaznego klimatu inwestycyjnego, który będzie zachęcał przedsiębiorców do inwestowania na jej terenie. Szczególny nacisk powinien zostać położony także na rozwijanie bazy turystycznej oraz promocję zarówno walorów krajobrazowo-przyrodniczych, jak i rozwoju rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa rolno-spożywczego. Tutaj to rolnictwo ekologiczne wynika też m.in. z konsultacji z Państwem i z badań, gdzie wyszło nam, że pewne trudności związane z jakością gleb i bardzo dużym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych sugerują, że powinno być to rolnictwo postawione na jakość, a nie na konkurowanie ceny. Przyszłe działania będą miały na celu również podwyższenie jakości życia mieszkańców poprzez rozwiązywanie problemów społecznych. I stanowiło to punkt wyjścia do określenia trzech głównych celów strategicznych. Te trzy główne cele to przede wszystkim budowanie klimatu inwestycyjnego regionu, czyli przeciwdziałanie tym niekorzystnym tendencjom związanym z ograniczeniami rynku pracy. Cel drugi to wspieranie rozwoju funkcji turystycznej gminy, czyli wykorzystanie potencjału, którym Państwo dysponują, potencjału regionu, potencjału przyrody, potencjału aktywnej turystyki, która jest teraz trendem rozwijającym się, oraz cel strategiczny trzeci, zwiększenie jakości życia mieszkańców w gminie, czyli odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Jeżeli chodzi o to, co się zadziało dalej, to kolejnym etapem prac było uszczegółowienie celów strategicznych i przejście do takiego poziomu operacyjnego, a wręcz w dalszych krokach zaproponowanie pewnych działań, które można realizować w ramach tych celów operacyjnych, w ramach wskazanych celów operacyjnych. Do celu strategicznego pierwszego, czyli budowanie klimatu inwestycyjnego regionu, przyporządkowanych zostało 6 celów operacyjnych. Pierwszy z nich to tworzenie nowych miejsc inwestycyjnych. Ten cel wiąże się głównie z zabezpieczeniem terenów pod inwestycje, z uzbrojeniem terenów. Cel operacyjny drugi, czyli przygotowanie oferty inwestycyjnej dla inwestorów zewnętrznych, to już jest takie bardziej działanie miękkie, czyli stworzenie systemu zachęt, stworzenie różnych katalogów, dzięki którym można by dotrzeć do takich potencjalnych inwestorów. Cel trzeci, wspieranie lokalnych przedsiębiorców. Tutaj to jest zarówno wspieranie inicjatyw klastrowych, jak i różnego typu szkolenia, zwłaszcza dotyczące możliwości wykorzystania środków zewnętrznych. Cel operacyjny czwarty dotyczy pomocy doradczej dla osób zakładających własną działalność gospodarczą, czyli aktywizacji społecznej poprzez m.in. szkolenia oraz pakiety informacyjne dla mieszkańców. Cel operacyjny piąty to jest utworzenie zaplecza wspierającego przedsiębiorczość.
Tutaj są zawarte głównie zadania związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi. Cel szósty to poprawa jakości infrastruktury drogowej. Ten cel pojawia się też później w celu pierwszym czy celu strategicznym trzecim. Jest to zabieg zarazem nieprzypadkowy, ponieważ poprawa jakości infrastruktury zarówno będzie wpływała na przyciągnięcie inwestorów poprzez modernizację, budowę dróg, chodników i ścieżek, ale też jest znaczącym wyznacznikiem jakości życia mieszkańców. Jeżeli chodzi o cel strategiczny drugi, wspieranie rozwoju funkcji turystycznej gminy, wyodrębniliśmy tutaj 5 celów operacyjnych przełożonych później na działania, w tym opracowanie programu promocji gminy. Tutaj znajdują się zadania związane z przygotowaniem materiałów promocyjnych, związane z przygotowaniem kalendarza wydarzeń. Jeżeli chodzi o cel drugi, to on, pomimo tego, że brzmi tak troszeczkę podobnie, rozbudowa warunków do wypoczynku i rekreacji, dotyczy głównie rozwoju oferty wsparcia przedsiębiorstw z zakresu agroturystyki, z obszaru agroturystyki. Jeżeli chodzi o cel operacyjny trzeci, poprawa jakości środowiska naturalnego, to jest tak naprawdę związane z OZE, z niską emisją, a wiąże się też z tym, że środowisko jest znaczącym atutem regionu, dostrzeganym przez turystów, jest wyjątkowe, zarówno jeżeli chodzi o lesistość, jak i dostępność jezior. Stąd pojawił się tutaj postulat jakości środowiska naturalnego, by zwiększyć atrakcyjność turystyczną regionu. Cel operacyjny czwarty, dbałość o czystość oraz estetykę otoczenia, wiąże się też z rewitalizacją, czyli z pojęciem dość nośnym. Jeżeli chodzi o cel operacyjny piąty, budowanie dobrego wizerunku gminy, to przede wszystkim już takie działanie też miękkie, kampanie promocyjne powiązane z celem operacyjnym pierwszym, czyli to, co opracujemy w celu operacyjnym pierwszym, powinno zostać wypracowane w celu operacyjnym piątym. Oczywiście w pozostałych celach również, ale zwłaszcza pierwszy, który wiąże się z materiałami, jest istotny. Jeżeli chodzi o cel operacyjny strategiczny, czyli zwiększenie jakości życia mieszkańców, tutaj wyodrębniliśmy 7 takich płaszczyzn w postaci celów operacyjnych. Pierwszy to jest poprawa jakości infrastruktury drogowej i tu już mówiliśmy, szczególnie jeżeli chodzi o chodniki, ścieżki rowerowe, też zwiększanie dostępności pewnych przestrzeni dla mieszkańców. Cel drugi, rozwój publicznego transportu zbiorowego, wiąże się też z postulatem niskoemisyjności, z mobilnością i zwiększeniem tej mobilności. Cel operacyjny trzeci, podwyższenie poziomu opieki zdrowotnej, wynikał ze spostrzeżeń mieszkańców, że ta opieka jest dla nich zbyt niska i przede wszystkim postawiliśmy akcent na profilaktykę ze względu na to, że jest w tym momencie tutaj jedna przychodnia, która obsługuje gminę. Jeżeli chodzi o cel operacyjny czwarty, to jest rozszerzenie działań wspierających osoby wykluczone społecznie, taki postulat też się często pojawiał ze strony mieszkańców. Przez wykluczenie rozumiemy tutaj zarówno trudności związane z funkcjonalnością rodziny, tak naprawdę z funkcjami rodziny, jak i bezrobocie, czyli wykluczenie ekonomiczne. W celu operacyjnym piątym mamy wspieranie lokalnych inicjatyw, czyli przede wszystkim aktywizację społeczną, ekonomię społeczną, rozwój stowarzyszeń, które już istnieją oraz nowych stowarzyszeń, jeżeli się takie pojawią. Jeżeli chodzi o cel operacyjny szósty, rozwój oferty edukacyjnej, tutaj ten cel jest dość pojemny, bo zawiera zarówno modernizację bazy, jak i podwyższenie jakości kształcenia. Z kolei cel operacyjny siódmy, zwiększenie estetyki i użyteczności przestrzeni publicznej, również łączy się z tematem rewitalizacji, też rewitalizacji społecznej, ale również termomodernizacji, zwłaszcza budynków publicznych. Bardziej szczegółowe materiały znajdą oczywiście Państwo już bezpośrednio w dokumencie. Ja ze swojej strony jeszcze raz dziękując za umożliwienie wystąpienia troszeczkę wcześniej niż przewidywał to porządek. Bardzo Państwu dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani bardzo. Ja uzupełnię, że my radni jesteśmy na wyższym poziomie wtajemniczenia w sprawie tej strategii, ponieważ niektórzy z nas brali już udział na etapie jej tworzenia. Poza tym było omówienie szersze tej strategii, było podczas wspólnego posiedzenia komisji w czwartek w tamtym tygodniu, w którym pozwoliliśmy sobie bardziej szczegółowo to omówić, ale uznaliśmy jednak, że tu są na sali również i sołtysi, żeby po prostu ich choćby nawet tą pigułką zarazić, czym w ogóle jest ta
strategii. Ja jeszcze raz serdecznie Pani dziękuję. Myślę, że będziemy w kontakcie tu z Panią, a my, no nam pozostaje nic innego, tylko ją skrupulatnie realizować. Dziękuję, dziękuję bardzo. Czy może potrzeba jest odwiezienia Panią na dworzec? Nie. Dziękuję, jestem wystarczalna, samodzielna, dziękuję bardzo. Dobrze. Jak szybko na piechotę. O, za skróty. Tak. Dobrze. W ten sposób jesteśmy przy punkcie trzecim. Jeszcze raz chciałem tutaj serdecznie zauważyć obecność pani poseł. No jeszcze w historii Szczecinka nie mieliśmy pani poseł. Oczywiście gościliśmy tutaj i panów posłów w tamtej kadencji. Pani poseł jeszcze nie było, także po raz pierwszy gościmy w naszych progach zacną osobę. Wcześniej, pozwolę sobie jeszcze dodać, że wcześniej mieliśmy kontakty z panem świętej pamięci posłem Golińskim, który był częstym gościem również u nas. Miałem zaszczyt go również tutaj w Urzędzie Gminy łącznie swój ten gościć. To tyle mojego wstępu. Na pewno pani poseł będzie chciała się podzielić z nami tym, czym żyje Sejm, bo tu chyba jesteśmy ciekawi, my mamy tu swój Sejm, ale może to naprowadzi nas na jakieś tam szersze tory. Dlatego nie wywołując do tablicy, ale chciałbym Panią poprosić po prostu o kilka miłych słów do nas tutaj, bo od roku czasu przymierzaliśmy się do tego, żeby poprosić zawiadomieniach myśmy to robili, ale tym po raz pierwszy ujęliśmy ten punkt podczas obrad sesji i będziemy się już tego po prostu trzymać w przyszłości. Na każdą sesję będziemy zapraszać. Jeżeli Pani będzie dysponowała tylko czasem, proszę bardzo. Ja będę dysponowała czasem na każdą sesję, żeby przewodzić. Przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie. Upłynęły już 3 miesiące, ja właściwie nie miałam okazji z Państwem się poznać i Państwu się przedstawić, ale zanim powiem coś o sobie, chciałabym podziękować, bo tak naprawdę miałam bardzo dobry wynik wyborczy w gminie Szczecinek i sobie zdaję sprawę, że jesteście Państwo reprezentantami mieszkańców gminy i na Wasze ręce chciałabym do podziękowania złożyć, ale też od razu zadeklarować, że ten wynik wyborczy traktuję jako zobowiązanie, potężne zobowiązanie, które wobec mnie postawili i zadanie do wykonania, które wobec mnie postawili mieszkańcy. I postaram się i tego zaufania nie zawieść i sprostać oczekiwaniom, jakie będziecie Państwo wobec mnie mieli. Nie zbierać. Jeżeli tylko w jakiejkolwiek sprawie będzie wymagana moja pomoc czy zaangażowanie, to już dzisiaj deklaruję, że takie wsparcie z mojej strony zawsze będzie. A teraz, do tej pory funkcjonowałam w Szczecinku, w mieście Szczecinek jak radna i sprawy miejskie były mi bardzo bliskie. Dzisiaj żyję już sprawami regionu, również sprawami gminy wiejskiej Szczecinek. Zasiadam w Sejmie w 3 komisjach. Komisja, która do tej pory, jak widzę, przez te 3 miesiące wzbudza chyba największe zainteresowanie. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i związane z tym wszelkie problemy ochrony środowiska, również funkcjonowania inwestycji, często źle odbieranych przez mieszkańców albo wywołujących pewne obawy, czyli lokalizacja inwestycji farm wiatrakowych, fermy norek, które może w gminie wiejskiej już dzisiaj chyba mamy zażegnany ten problem, ale w gminie Grzmiąca jest tematem aktualnym. I to są jakby wyzwania, które wobec mnie jako lokalnego posła, ale również wobec większości rządzącej są stawiane i to
ma odzwierciedlenie w, myślę, że w przeciągu ostatnich 3 miesięcy kilkanaście takich, takich interwencji było nie zgłaszanych i oczekiwań stawianych. No, jakby temat naturalny dla naszego regionu jest działalność kronospanu. Również temat, który dzisiaj w Ministerstwie Środowiska jest na etapie intensywnego przyglądania się, z zaznaczeniem, że pan wiceminister Mazurek, który tym tematem się zajmuje, ma świadomość, że to jest największy pracodawca dla naszego regionu. I to jest bardzo ważna rzecz i połączenie funkcji pracodawcy i funkcji funkcjonowania na granicy miejsko-wiejskiej jest bardzo istotne i nie wolno jakby stawiać jednej rzeczy ponad drugą, trzeba znaleźć próbę wywiązania pewnej współistnienia, tak żeby zadowolić wszystkich. I takie próby będzie pan minister podejmował. Aktualnie przegląda i zapoznaje się ze wszystkimi aktami prawnymi wydawanymi do tej pory. Druga komisja, w której zasiadam, to jest Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, bardzo istotna z punktu widzenia naszego regionu. Mamy tutaj kilka mniejszości, miałam do tej pory okazję spotkać się z mniejszością romską i tutaj jakby pewne oczekiwania też są stawiane, pewne wyzwania również i myślę, że to będzie bardzo intensywna praca na rzecz naszego regionu. I ostatnia komisja, pewnie najbardziej interesująca z punktu widzenia Państwa jako samorządowców, Komisja Samorządowa, czyli Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego, a w tej komisji zgłosiłam się do pracy w 2 podkomisjach i to jest podkomisja do spraw finansów i podkomisja do spraw ustroju. Jak w ramach już pracy tych 2 podkomisji mamy wyznaczone pewne programy, będziemy pochylać się nad tym, żeby usprawnić funkcjonowanie samorządów poprzez, i tutaj od razu apeluję o wskazywanie dokumentów, które Państwo uważacie za zbytnio biurokratyzujące pracę samorządów, bo do czerwca staramy się takie opinie zbierać i od czerwca będziemy pracowali, żeby zmienić obowiązujące przepisy. Jeśli chodzi o finanse, zawsze wiadomo, że samorządy mają stawiane wobec siebie wymagania i mają wiele zadań zleconych przez Państwo. Początkowo jeszcze są deklaracje, że na te zadania zlecone są finanse przeznaczone. W miarę upływu czasu zadania zostają, a finanse maleją. I tutaj to jest też temat, myślę, że bardzo istotny i bardzo ważny, nad którym musimy się pochylić. I na pewno w przeciągu tego roku pierwsze ruchy w tym temacie będą wykonane. A jeśli już mówimy o finansach, bardzo ważną rzeczą jest w przypadku podjętej ustawy przywracającej decyzyjność rodzicom, jeśli chodzi o to, w którym wieku poślą dziecko swoje do pierwszej klasy, czy w wieku 6 czy 7 lat. Jest już deklaracja pani minister edukacji, pani Anny Zalewskiej, że od przyszłego roku będzie się starała zmienić wagę, która jest stosowana dla małych szkół. I to myślę, że jest bardzo ważna informacja dla gmin z prostej przyczyny. Ostatnimi laty najczęściej mieliśmy do czynienia z zamykaniem szkół i to pewnie głównie decydowały względy finansowe. Więc bardzo ważna ze strony ministerstwa deklaracja, że będą troszeczkę inne wagi stosowane dla małych szkół, właśnie po to, żeby zapobiegać ewentualnemu ryzyku konieczności zamykania szkół. I druga rzecz, jeśli chodzi o 6-latków, wiemy, że inne są dotacje i subwencje w zależności od tego, gdzie 6-latek jest, czy w przedszkolu, czy w szkole. I tutaj też pani minister deklaruje, że postara się wypracować taki kompromis, a będzie chciała dążyć do tego w miarę możliwości finansowych budżetu państwa, żeby bez względu na to, gdzie 6-latek wymaguje, pieniądze były te same. Więc to też myślę, że jest ważny argument, żeby dziecko nie było zakładnikiem, że jeśli pójdzie tam, będzie gmina dostawała większe pieniądze, jeśli zostanie w przedszkolu, będą mniejsze pieniądze. Ważna ustawa, która została podjęta, ustawa 500+, od 1 kwietnia wchodzi w życie, jeśli chodzi o dokonywanie wypłat, natomiast już dzisiaj pierwsze konsultacje odnośnie przeprowadzania tego od strony technicznej, jak strony samorządów, a myślę, że w większości chyba poprzez ośrodki pomocy społecznej będzie to funkcjonowało.
Takie spotkania już się odbywają na szczeblu wojewódzkim, a dzisiaj zaraz po sesji udaję się do Drawska, gdzie spotkam się z panem wicewojewodą właśnie w kontekście tego, w jaki sposób będą chcieli nas wspomóc i jakby wytłumaczyć i przekazać, jak to wszystko ma funkcjonować na szczeblu gminy. Finansowanie jest zapewnione na ten moment na szczeblu chyba 2%, jak dobrze pamiętam. Wiem z oceny ośrodków pomocy społecznej z Koszalina, Złocieńca i Szczecina, czyli takie trzy jakby różne wielkości miejscowości, że jest to według ich obliczeń wystarczające wsparcie finansowe i jak będzie, zobaczymy na etapie realizowania. I to chyba tyle, jeśli chodzi o moje zaangażowanie się w prace parlamentarne. Ważne jeszcze jest, bo to są nieobowiązkowe, uczestniczę w pracach dwóch zespołów parlamentarnych. Jest to zespół parlamentarny do spraw rozwiązywania problemów Polski tak zwanej powiatowo-gminnej i drugi zespół parlamentarny do spraw tradycji i pamięci żołnierzy wyklętych. W związku z tym, że jutro przypada kolejna rocznica, mamy święty Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, razem z panem starostą organizujemy uroczystość, na którą serdecznie zapraszam o godzinie 12 z msza święta w Kościele Mariackim w Szczecinku, a po mszy świętej złożenie kwiatów pod pomnikiem. Pomnik ma miejsce koło Muzeum Regionalnego w Szczecinku. Później będzie wykład pana Krzysztofa Łukowskiego, prokuratora IPN. To jest jakby to. Co mi się udało do tej pory zrobić w kwestii lokalnej? Myślę, że największym, bardzo mierzalnym osiągnięciem jest fakt, że udało mi się pozytywnie zalobować i przekonać przedstawicieli Ministerstwa Finansów do tego, żeby wsparli wniosek starosty powiatowego o wyasygnowanie 3,5 miliona złotych na dofinansowanie szpitala w Szczecinku. W związku z tym, że dla mnie jako mamy bardzo bliskie był oddział pediatryczny, to tym przekonywałam również mamy z drugiej strony i łatwiej nam się rozmawiało na tej płaszczyźnie, ale istotne jest również to, że będzie i SOR, i intensywna terapia z tych środków finansowana, więc to jest jakby duża sprawa. Kolejna, która jest w trakcie realizacji, obwodnica Szczecinka do tej pory funkcjonowała w projekcie bez jednego z łączników, który miałby łączyć drogę krajową 20 Szczecin do Szczecinka z budowaną obwodnicą 11. Niestety na ten moment odpowiedzi jeszcze nie mam. Ale jakby przychylność pana ministra Schmidta wyrażona wstępnie jest. W tym tygodniu mam nadzieję, że poznam więcej szczegółów. To chyba z mojej strony to wszystko. Jeśli będą jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć. A jeżeli nie, to zapraszam do mojego biura, ulica Mickiewicza 2 w Szczecinku, jeśli byście państwo mieli jakieś problemy, służę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani poseł. Z wielkim zainteresowaniem tutaj słuchaliśmy. Cisza była na sali niesamowita, także muga można było usłyszeć. To dobrze. Nie chciałbym przedłużać tego, ale czuję się pani taką matką chrzestną tutaj naszej gminy, także już w tej chwili to mogę panu zapewnić. Dobrze. W ten sposób przejdziemy do punktu. Czy jakieś pytania? Proszę bardzo, bo tu kolega mi to powie. Czy może macie? Aha, ta 11 w ogóle, obwodnica Szczecinka będzie? Będzie. No bo już padły w wątpliwość, mówię. Coś tam zaczęło się dziać z tą obwodnicą. Nie wiem, słuchać. Obwodnica Szczecinka będzie, natomiast mówię, że nie było do tej pory zaplanowanego łącznika pomiędzy drogą krajową tak. 20 a planowaną obwodnicą. I w sumie skończyłoby się to tak, że wszystkie samochody musiałyby, jadące ze Szczecina, musiałyby przejeżdżać przez Szczecinek, bo do tej pory nie ma zaplanowanej, a droga długości chyba 4,5 km w okolicach Turowa, zdaje się, była planowana jako łącznik. Więc to wypadło na etapie planowania i obcinania kosztów tak zwanych. Dzisiaj w porozumieniu z panem burmistrzem próbujemy wrócić do tematu, żeby jednak była pełnowartościową obwodnicą.
Dziękuję bardzo. Ja to tak z ciekawości, bo akurat z funkcji zawodowych jestem blisko Wałcza, Piły i Szczecinka i myślałem, że sobie tą drogę skrócę, bo to 7 km prawie będzie bliżej. W Wałczu tam się troszeczkę dzieje, tam się już, no daleko są prace jakieś zaawansowane, widać to. U nas jeszcze wcześniej. Jest na etapie projektu. Projektodawca spotykał się z panem burmistrzem 2 tygodnie temu i ustalali szczegóły. I dlatego są moje wątpliwości. Dziękuję pani bardzo. Mogę panu przewodniczącemu? Proszę bardzo, mogę, no przecież trzeba wykorzystać, że nas pan poseł. No bo. Nie będziemy dopytywali się co w Sejmie, ale chciałem się spytać, czy są już prowadzone jakieś prace na etapie podziału województw, chodzi o województwo środkowo-pomorskie, tak? I co za tym idzie, to też wytoczyło raz, głośno kiedyś się mówiło o likwidacji gmin, tak zwanych gmin pierścieniowych. I tyle dwa pytania. Dziękuję bardzo. Pierwsze jest łatwiejsze do odpowiedzi, bo nie ma takich planów, żeby likwidować gminy, natomiast mają być stworzone specjalne zapisy umożliwiające, jeśli będzie taka wola, włączanie się gmin ościennych do gmin miejskich, większych. Ale to absolutnie nie są w tym momencie prowadzone żadne prace, to jest tylko etap planowania, więc takie możliwości będą, natomiast absolutnie nie będzie przymusu. I ja też zresztą deklarowałam od początku i cały czas deklaruję, że nie jestem za tym, żeby rozrastały się duże ośrodki miejskie, ale jestem za tym, żeby rozwój następował w mniejszych miejscowościach, w mniejszych ośrodkach, o czym niestety w mojej ocenie przez ostatnich parę lat zapominano i raczej większość środków szło do dużych aglomeracji, do dużych ośrodków miejskich, w związku z czym ta przepaść pomiędzy rozwojem, który następuje w dużych ośrodkach, a pomiędzy takimi jak nasz, nie tylko Szczecinek, ale zwłaszcza gminy, ta przepaść jeszcze się pogłębiła, zamiast zniwelować te różnice. Dzisiaj będziemy chcieli iść w stronę zrównoważenia tego. W każdym razie, jeśli chodzi o województwo środkowo-pomorskie, temat jest trudniejszy z tego tytułu, że jeszcze zanim podjęliśmy jakiekolwiek prace w tym kierunku, wiele gmin podjęło już swoje uchwały, w których wyrażają stanowisko popierające lub przeciwne tworzeniu województwa środkowo-pomorskiego. I w związku z tym mamy kilka takich uchwał, które są zdecydowanie przeciwne tworzeniu województwa środkowo-pomorskiego. Mówię zwłaszcza o okolicach Wałcza, tak, nawet Drawska, jak się okazuje, chociaż oni jeszcze nie mają uchwały, ale jestem posłanką rozmowy z panem burmistrzem, teraz już podjęli, nie są za tym, żeby przyłączać się do środkowo-pomorskiego, więc to jakby nam troszeczkę utrudnia całość, ale my też jakby uzależnialiśmy ewentualne powstanie województwa środkowo-pomorskiego od przeprowadzenia i wyników konsultacji społecznych. Myślę, że jeszcze zanim my zaczęliśmy pracę, konsultacje zaczynają się odbywać. Jaki będzie efekt tego, myślę, że w przeciągu 2-3 lat, bo nie, na pewno nie wcześniej, będziemy wiedzieć. Dziękuję pani bardzo. Ja tu jeszcze dodam, że każdorazowo, gdy przychodzi uchwała z jakiegoś samorządu innego, każdorazowo informuję tutaj radnych po to, żeby już zaczęli żyć tym tematem, żeby po prostu, kiedy my będziemy chcieli, mieli podjąć, przyjdzie czas, będziemy mieli podjąć właściwą decyzję, żebyśmy już po prostu się obyli z tematem i po to właśnie to sukcesywnie zawsze czynię. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Proszę bardzo. Dobrze, jeśli nie ma, przechodzimy do następnego punktu dzisiejszych obrad. Jest punkt 4. Informacja wójta gminy z działalności między sesjami. Proszę bardzo, panie i panów radnych, proszę o zadawanie pytań, żeby po prostu wyjaśnić wątpliwości. Proszę bardzo, pani radna Violetta Grochowicz. Więcej informacji do punktu 4, 16 i 27.
Dziękuję bardzo. Macie jakieś pytanie? No ja pytanie. Proszę bardzo, pan radny daje Dacio. Panie wójcie, ja chciałbym tylko tak, pozwolę sobie się na siedząco, proszę, do konkluzji, ale chciałbym odnośnie punktu 19. Spotkałem się z zachodniopomorskim kuratorem oświaty wraz z dyrektorami szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Szczecinek w sprawie poziomu nauczania. Może coś bliżej na temat tego spotkania. Moje jeszcze jest jedno pytanie, czy na to spotkanie była zapraszana komisja oświaty, czy nie? Ja może udzielę takiej odpowiedzi, ponieważ to przewodniczący jest odpowiedzialny za informowanie, za kontakty z państwem. Ja przekazałam tę informację na ręce pana przewodniczącego Komisji Oświaty, pana Pastuszka, z prośbą, aby państwa za to się poinformował. Termin był wystarczająco długi, aby państwa poinformować. To dziękuję już za tą odpowiedź. I punkt pierwszy jeszcze, tutaj mamy, spotkałem się z przedstawicielami niemieckich, Stowarzyszenia Niemieckiego, tak, w sprawie współpracy z byłymi mieszkańcami gminy. Z czego mi wiadomo, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu i Współpracy z Gminą też, przynajmniej członkowie tej komisji też nic nie wiedzieli, że będzie coś takiego. Może coś więcej pan tutaj, pan wójt mógłby powiedzieć w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Pan radny Gwiazda. Panie wójcie, ja również chciałbym prosić pana o przedstawienie koncepcji, jaką gmina ma zamiar realizować w oparciu o lokalną historię. Bo to pytanie pierwsze wydaje mi się, że się wiąże z... Kiedyś żeśmy rozmawiali, ale pan przedstawił, wydaje mi się, że to jest pytanie dotyczące powrotu delegacji wczoraj z Niemiec, tak? Bo się wczoraj ukazało, że jest powrót delegacji i tam właśnie było, że pan wójt przedstawił koncepcję i właśnie chciałbym coś na ten temat wiedzieć. Tak jest w internecie bynajmniej. Internet nie zawsze wyczerpuje temat. Proszę bardzo, czy ktoś z pan, proszę bardzo, pan radny Stanisław Zagrodnik. Panie wójcie, ja bym chciał trochę więcej informacji na punkt 34. 34, dobrze. 34? Nie, 34. Jeszcze? Proszę bardzo, pani radna Grochowicz. No, jeżeli mogę, to jeszcze do punktu 23. Czy są jeszcze jakieś pytania, których macie wątpliwości? Proszę bardzo. Dobrze. Zamykam tą część tego punktu. Proszę bardzo pana wójta o udzielenie. Postaram się po kolei, jak mam tutaj zanotowane, odpowiadać na poszczególne pytania. Jeśli chodzi tutaj o spotkanie z przedstawicielami Heidmar, Neuszczecin, Płomar, Oitin. Nie, to jest Oitin, to jest miejscowość, a reszta to jest nazwa dotycząca Związku Ziomkowskiego, który ma swoje muzeum właśnie w Oitin. Proszę państwa, tak jak rozmawialiśmy kiedyś na sesji, że brakuje nam pewnych materiałów, informacji o stanie tych terenów w okresie przedwojennym. Wojtin znajduje się jedyne w swoim rodzaju muzeum regionu obejmującego dawny powiat szczecinecki. I tam są zgromadzone materiały archiwalne, na podstawie których tworzy się pewną historię dla poszczególnych naszych miejscowości. Niedawno temu zawiązało się w naszej gminie Towarzystwo Historyczne, które ma między innymi za zadanie statutowe swoje
dotarcia do najstarszych informacji, które dotyczą naszych miejscowości. Z drugiej strony też strona niemiecka jest zainteresowana tym, co się wydarzyło u nas po wojnie. Czyli w ten okres, kiedy oni tutaj już opuścili i dlaczego opuścili, to już sobie powyjaśnialiśmy na spotkaniu. Ale jeśli chodzi o losy ich majątku czy funkcjonowania regionu. Takie informacje są możliwe do wygenerowania. Też powstają różnego rodzaju publikacje. Powiem na przykład, na dzień dzisiejszy jest tworzona właśnie przez jednego z członków tego związku publikacja dotycząca szkół, które funkcjonowały, małych szkół wiejskich, które funkcjonowały na naszym terenie. Jest to ciekawa osoba, bowiem całą dokumentację zbiera po stronie polskiej, czyli w naszych archiwach państwowych i po stronie niemieckiej. My mamy tą możliwość, że ta publikacja będzie przedstawiona dla nas też w okresie, kiedy ona już będzie gotowa i będzie możliwa do zaprezentowania. Następną rzeczą, która jest bardzo ważna, to jest to, że my w ramach swoich działań powinniśmy podejmować działania, które w pewien sposób będą prostowały zakrzywioną troszeczkę historię życia ludzi, którzy mieszkali na naszym terenie przedtem, kiedy my tutaj się sprowadziliśmy. Tak jak zauważyliście Państwo, chcemy w pewien sposób uporządkować sprawę byłych mieszkańców naszej gminy, którzy zostali pochowani na naszych cmentarzach. Trzeba to w jakiś sposób uporządkować, bo naprawdę to jest jeden z elementów, który w pewien sposób bardzo denerwuje. I nie tylko nas jako mieszkańców, ale też i byłych mieszkańców tych terenów. Są możliwości i w ramach współpracy możemy takie rzeczy dokonywać. Powiem tylko tyle, że dzięki tej wizycie, chociaż rzadko to się zdarza, że coś się odkrywa, ale w końcu wiem, jak wyglądał zamek w Szczecinku pierwotnie. Bo wszystkie wyciny, które mamy dostępne w formie elektronicznej w internecie, nie znalazłem takiej wyciny, która by faktycznie pokazywała, jak ten zamek wygląda. Spotkałem się też z najstarszymi mieszkańcami naszych niektórych miejscowości, którzy opowiadali o ich życiu, jak te miejscowości funkcjonowały, jak się żyło w tych miejscowościach, jak te miejscowości też, jak one funkcjonowały w okresie przedwojennym. Wiele naszych parków, terenów, skwerów, lasków kryją w zasadzie bardzo ciekawe rzeczy. I to niestety już są, to są te obiekty, które zostały zniszczone, obiektach zostały tylko zgliszcza i laski. I też warto też o tym wszystkim wiedzieć, żeby to przekazywać następcom naszym. Kolejną rzeczą, która jest też bardzo ważna, okazuje się, że mamy zespoły folklorystyczne nasze tutaj, pomorskie. Cały czas był dylemat, jeśli chodzi o stroje pomorskie. Okazuje się, że w tym muzeum są przedstawione stroje pomorskie, takie, jakie funkcjonowały na tym terenie. My wtedy sobie zaczęliśmy na poprzednim spotkaniu, na sesji, kiedy mówiłem, że będziemy do tego zmierzali, że ważnym jest, żebyśmy nawiązywali do tradycji tych terenów, bo my się tutaj po prostu nie znaleźliśmy przez przypadek, tylko zostaliśmy tutaj, w pewien sposób się osadziliśmy, a te obszary mają swoją tradycję i historię. Dlatego też ważnym jest, żeby tą historię zgłębić, żeby ją poznać. Też w najbliższym czasie do naszej gminy przybędzie też były mieszkaniec miejscowości Drawin.
który będzie rozmawiał i przygotowywał właśnie materiał i prezentację, publikację w zasadzie dotyczącą historii dwóch naszych miejscowości. Do tej pory udało się przedstawić dzieje miejscowości Turowo i miejscowości Dziki. Przy czym materiał dotyczący miejscowości Turowo był przygotowywany przez stronę polską, ale materiał do miejscowości Dziki był przygotowywany przez stronę niemiecką. I w ten sposób poznajemy historię swoich miejscowości. Okazuje się, proszę Państwa, że wszystkie miejscowości naszej gminy miały herby. Tych herbów nie widzimy. Może trzeba by było w jakiś sposób te herby dla naszych miejscowości odnowić. Dlatego też zaproponowałem, że nasza młodzież może uczestniczyć przy przygotowaniu nowych herbów dla naszych miejscowości. Oczywiście nawiązującym po części do poprzednich herbów. Jesteśmy w tej chwili na etapie takim, że i to się bardzo dobrze stało, że związek, byliśmy akurat w czasie, kiedy w związku były wybory nowego przewodniczącego, w związku ze śmiercią poprzedniego przewodniczącego pana Radaca. Związek oczywiście to są mieszkańcy albo potomkowie mieszkańców naszych terenów. Do tej pory była taka sytuacja, gdzie nie można, czyli oni mieli takie stanowisko, że współpraca z nami to nie jest do końca poprawna. Ale była też opozycja do tego stanowiska w ramach tego związku i dzięki, może nie dzięki nam, ale w sobotę został wyłoniony nowy zarząd, który jest tym zarządem, który chce współpracować i chce się udostępniać informacje, które posiada po stronie niemieckiej. To się dobrze wydarzyło. Ale nic, że się nie przywieźli? Proszę? Nie przywieźliście żadnych dowodów? Dokumentacja fotograficzna. Proszę? Dokumentacja. Czyli uzgodniliśmy jedną rzecz, że materiały, które są zgromadzone w muzeum, bo też ten muzeum na różne sposoby się waha, czy ono będzie istniało, czy nie będzie istniało. Temu też przyświecała nasza wizyta w tym miejscu, bo w jednym miejscu zgromadzone są do tej pory wszystkie materiały dotyczące naszego powiatu, bo tam całego powiatu, ale duża część dotyczy naszej gminy. Najwięcej oczywiście materiałów dotyczy miasta Szczecina. Ale problemy z funkcjonowaniem tego muzeum zainspirowały nas do tego, żeby zapytać się, czy możemy chociaż skopiować bądź digitalizować materiały. Oczywiście nie ma żadnego problemu, możemy to zrobić, takie stanowisko partnerzy związku. A próba związana z likwidacją muzeum wiąże się z tym, że te zbiory są rzadko są odwiedzane, czyli to muzeum rzadko jest odwiedzane. Jest to nieduże muzeum, ale bardzo bogate w zbiory. Likwidacja tego muzeum spowodowałaby, że te zbiory musiałyby trafić do archiwum państwowego, a później w archiwum państwowym odnaleźć poszczególne materiały, to by było naprawdę już dość duży kłopot. A w tej chwili będziemy mogli skorzystać z tych zbiorów, które są tam zgromadzone i wykorzystać je dla naszych potrzeb. Bardzo duża ilość fotografii i zdjęć, planów, dokumentów, które pochodzą z naszego regionu, czyli z naszej gminy w zasadzie. Każda miejscowość ma założoną w tej chwili swoją teczkę i tam są gromadzone wszystkie materiały dotyczące poszczególnych miejscowości. To jest tyle. Jeśli chodzi o to, i no niestety w sobotę wróciliśmy, nie w niedzielę. Pewnie, bo wczoraj przeczytałem. Walczyłem o to, żeby,
Walczyłem o to, żeby nie skończyć wyjazd w sobotę i się udało. Tak się udało, że dojechaliśmy szczęśliwie, chociaż to jest kawałek drogi. Powiem szczerze, że przepiękne miasto, położone bezpośrednio koło Lubeki. Część z Państwa była w Lubece. No, nie było dane, żeby zajechać nawet do Lubeki, bo nie było na to już czasu. Trzeba było w niedzielę wrócić. Nie. To jest replika naszego ratusza? Replika naszego ratusza? Tak, znajduje się tam makieta kościoła Mariackiego ze Szczecinka i obok stoi makieta kościoła świętego Stanisława w Gwdzie. Są dwie makiety i dzwonnica w Żółtnicy. Też jest taka, taka makieta dzwonicy z Żółtnicy. Ja powiem tylko tyle, ja niczym nie żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nasza wizyta nie dotyczyła żadnych spraw związanych z informacjami, z sprawami własnościowymi. Oczywiście od strony niemieckiej była informacja, że oni nie roszczą żadnych pretensji. Oni rozumieją nas, bo też to zostało powiedziane, że my tutaj na ten teren też nie do końca zgodnie z własną wolą trafiliśmy. No, rozumieją. Nie ma żadnych podtekstów rewizjonistycznych. Pieniądze to nie da się zrobić. Deklaracje, tak, jeśli pan przewodniczący mówi, oczywiście niekoniecznie na dzwonnicę, ale z tego co wiem, że pan Fritz zaoferował pomoc finansową na remont kościoła w Zrawieniu. No to tylko. I oni są żywo zainteresowani tymi swymi obiektami, które jeszcze istnieją i które funkcjonują. Następna rzecz, punkt czwarty, spotkanie się z przedstawicielami przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w Szczecinku w sprawie ustalenia taryf za dostarczanie wody i prowadzenie ścieków. Proszę Państwa, spotkaliśmy się z zarządem PWiK, który przedstawił wyniki finansowe za rok poprzedni, czyli za 2016 rok, 2015 rok. Te wyniki są ogólnie wypracowany został, wypracowana została nadwyżka, z czego z tej nadwyżki zysk operacyjny jest na około 80 tysięcy złotych. Po przeanalizowaniu tego wyniku przedsiębiorstwo przesłało do gminy Adam, zeszły tygodniu, 19 lutego PWiK przesłało nam propozycję taryf na 2016 rok. Z tego co się zorientowałem, to są taryfy zniżkowe, czyli są niższe taryfy niż były w 2015 roku. Oczywiście te taryfy będą przeanalizowane przez zespół, który jest powołany do oceny taryf dla przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w Szczecinku. Mam nadzieję, że na sesji 31 marca, bo tak będę chciał tutaj zaproponować, żeby ta sesja się odbyła, zaprezentujemy Państwu taryfy, oczywiście i stanowisko, jeśli chodzi o pracę zespołu i ja swoje też stanowisko zajmę w tej sprawie. Na dzień dzisiejszy, pamiętam, chyba 14 groszy jest niższa taryfa za ścieki. 2 grosze za wodę, 12 za ścieki. 12, no to w sumie 14, o, może takiego. Dobrze. Punkt 16. Spotkałem się z mieszkańcami Zrężna i projektantem w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej. Tam się okazało, proszę Państwa, na tym spotkaniu, że to już nie będzie tylko sieć kanalizacyjna, ale też i częściowo wodno-kanalizacyjna. I do tego jeszcze z projektantem uzgodniliśmy, że
wprowadzone zostanie, tak jak na innych obiektach, będzie jeszcze też szedł przewód technologiczny do przyłączy nośników cyfrowych, czyli do internetu, szerokopasmowego. W takim wypadku, jeśli nam by się udało to przedsięwzięcie zrealizować, to byśmy mieli do czynienia z pełnym uzbrojeniem terenu miejscowości Drężno, Stare Wierzchowo, Wierzchowo i całego tamtej części północnej. Z wyjątkiem oczywiście Kłusowa, gdzie internet już jest w dobrym stanie i tam nie będziemy musieli ciągnąć, bo tam przebiega tak światło. Co do spotkania, oczywiście mieszkańcy Drężna mieli nie do końca sprecyzowane stanowiska co do celowości, do technicznych rozwiązań, które zaproponowaliśmy. Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, co też i uwypuklił pan projektant, że niestety miejscowość Drężno w części, Stare Wierzchowo w części, Wierzchowo w części, oczyszczalnie ścieków w Wierzchowie, te wszystkie elementy mieszczą się w tej chwili w obszarze Natura 2000. I chcąc zaprojektować jakiekolwiek urządzenie oczyszczające, to musi być tak zwane oczyszczalnia czy trzystopniowa, która na dzień dobry dla potrzeb takiej małej aglomeracji tam, czy tych miejscowości kosztuje w granicach 15 milionów złotych. To jest taka informacja, którą przedstawił pan projektant. Ja nie zgłębiałem tej informacji, to są jego słowa, ale wiem, że takie oczyszczalnie ścieków funkcjonują w Polsce. Znam jedną, która została zbudowana, ale oczywiście dla potrzeb znacznie większego obszaru czy większej ilości dostawców ścieków. Problem oczywiście w Drężnie dotyczył też brak informacji dotyczący przesyłu ścieków i kolektora tłocznego wzdłuż drogi powiatowej, jednoczącego przez użytki rolne prywatnych podmiotów, trzech osób. Oczywiście jest najprostszym rozwiązaniem jest to, które daje możliwość usatysfakcjonowania dwóch stron. Jeśli jest problem z przesyłem ścieków, oczywiście idzie on po gruntach prywatnych, to należy się odszkodowanie i takie odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli będzie zainstalowane to w ziemi. Jest to odszkodowanie, które jest uregulowane prawnie, jednorazowe, z wypłata odszkodowania ma zabezpieczyć dzięki temu odszkodowaniu można zabezpieczyć dostęp do instalacji, także bezpłatny dalszy przesył. Też wyszły problemy związane z dostarczaniem wody w miejscowości Drężno. Okazało się, że kilka gospodarstw nie ma doprowadzonej wody. W ramach tego projektu zostanie zaprojektowana sieć wodociągowa, która umożliwi korzystanie wszystkim mieszkańcom z wody, którą dostarczamy w miejscowości Drężno. Spotkałem się z zachodniopomorskim kuratorem oświaty oraz dyrektorami szkół, na których organem prowadzącym jest gmina Szczecinek w sprawie poziomu nauczania. Proszę Państwa, tak jak pani poseł powiedziała przed chwilą, mamy szkoły małoliczne. Mamy szkoły, których ilość uczniów w klasach różnie to wygląda. Od 25 do 5 uczniów w klasie. I teraz rozmowa z panem kuratorem dotyczyła przede wszystkim aktywizacji środowiska nauczycielskiego i osób zarządzających szkołami w celu podwyższenia poziomu kształcenia w naszych szkołach.
Mamy, proszę Państwa, taką sytuację, że mamy powtórne programy naprawcze, a nawet już w niektórych szkołach mamy po raz trzeci program naprawczy z rzędu. Oczywiście Pan Kurator powiedział jednoznacznie, że powinno to się wiązać z jego wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły. Ale tego nie zrobił. Ale tego nie zrobi. Dlatego ja powiem tylko tyle, że wychodząc z założenia, zresztą panu kuratorowi to przypomniałem i to potwierdził, że organ prowadzący jest w stanie tylko wyłonić dyrektora i wyasygnować pieniądze na kształcenie. To kurator jest odpowiedzialny za poziom kształcenia i egzekwowanie poziomu nauczania. Nie wiem, jak inny sposób jeszcze zmotywować nasze szkoły do lepszej pracy, w jaki sposób dołożyć starań, żeby ten poziom kształcenia był wyższy. Ciężko mi powiedzieć, ale powiem tylko jedną rzecz. Trzeba zmienić system. System, który zakłada, że nauczyciel jest odpowiedzialny za realizację podstawy programowej, a szkoła jest rozliczana za wyniki. To jedno z drugim nie gra. To nie pasuje. Do tego dochodzi nam jeszcze problem, oczywiście wypracowany przez nauczycieli i przez parlament poprzedni, nie wiem, w 1995 roku został zatwierdzony program, zatwierdzona została karta nauczyciela, która no, w dużej mierze jest obroną dla wielu nauczycieli, ale też jest instrumentem, ale też jest i schronem. Dostanie się na poziom nauczyciela mianowanego powoduje, że jest prawie że nietykalny. Ciężko będzie nam wyprostować sprawy związane z oświatą. Tutaj jak pani poseł powiedziała, to się cieszę z tego, że bo też nasz kierunek jest też taki sam, że małe szkoły powinny się utrzymać, bo to są ośrodki, jakby nie patrzeć. Ale też realia, które nam pokazują wyniki finansowe. Nie mogę się zgodzić z tym, żeby doprowadzić do sytuacji, że będziemy łączyli ponownie klasy. Nie, takiej rzeczy nie możemy, do takiej rzeczy nie możemy dopuścić. Taka sugestia też i informacja dla Państwa, że mamy z tego co dobrze policzyłem, 47 będziemy mieli adeptów pierwszych klas. Czyli w zasadzie na sześciu, w całej gminie. Czyli na całej gminie będziemy mieć 47 uczniów potencjalnie, bo jeszcze nie wiadomo, gdzie będą zapisani, tak? I to na sześć szkół to jest naprawdę bardzo mizerna ilość uczniów. I dlatego tutaj też się cieszę, że będzie wsparcie dodatkowe dla małych szkół. My też nawet dzisiaj uczestniczyliśmy w takim krótkim rekonesansie, gdzie naprawdę szkoły stają się pustymi obiektami. Musimy te obiekty w jakikolwiek sposób inny zagospodarować, bo niestety koszty stałe obiektów też są znaczące w budżetach szkół. Dla placówki oświatowej oczywiście najwyższym kosztem jest utrzymanie personelu. Ale te koszty stałe utrzymania placówek też są znaczne. Pracowałem i pracuję nadal w Komisji Przetargowej w sprawie modernizacji drogi powiatowej na odcinku Stare Wierzchowo i Drężno. Jesteśmy po otwarciu ofert. Na dzień dzisiejszy, w tym tygodniu, powinna być odpowiedź na zapytanie o rażąco niską cenę jednej z ofert. Jeśli dostaniemy odpowiedź, będziemy mogli to postępowanie rozstrzygnąć.
coś więcej, no tylko tyle, bo złożono 7 ofert. Różnica między najwyższą a najniższą ofertą dochodziła chyba do 500 tysięcy. Ciekawa firma. Dlatego zapytaliśmy o należącą niską cenę. Punkt 27. Rozpoczęłem procedurę udzielenia zamówienia publicznego na usługę weterynaryjną polegającą na wszczepieniu psom mikrochipów z równoczesnym prowadzeniem rejestru nadanych numerów, z podaniem płci, łaszczenia psa, na wysłane przeze mnie zaproszenie składania ofert, wpłynęły 2 oferty i te 2 oferty są w Państwa rękach, bo na dzień dzisiejszy to Państwo zadecydujecie, czy dajemy na to pieniądze, czy nie. Przy czym, jak już mówiłem na komisjach, na tą usługę dostaniemy 50% dofinansowanie. I pragnąłbym tylko przekazać mieszkańcom, żeby naprawdę włączyli się w to chipowanie. Bo to jest wszystko robione dla naszego bezpieczeństwa. Mam informację, proszę Państwa, że sołtys nie pójdzie do jednej wioski, bo tam psy gryzą, no to powiem szczerze, to jest informacja zatrważająca. Trzeba by było naprawdę, nie no, z dzisiejszego dnia, no, tak się wydarzyło. Znoszenie poprosi. Proszę Państwa, i niestety no, wysyłamy to pocztą, kiedy mamy mieć do czynienia z sytuacją taką, że naszego sołtysa pobudzą psy albo coś się innego wydarzy, no to przepraszam. Ten cały proces, który mamy związany z chipowaniem psów, w zasadzie powinien, my jesteśmy powiedzmy szczerze taki na pilotażu. To powinien być obowiązek wynikający z ustawy, żeby wszystkie zwierzęta były zaczipowane. I każde zwierzę, żeby miało swojego właściciela. Opowiem tylko tyle. Faktycznie, że jeśli my zaczipujemy, Szczecinek ma zaczipowane, ale okoliczne gminy nie za bardzo. Dlatego my chcemy i będziemy postulowali, tutaj na pewno przez panią poseł, żeby wprowadzić obowiązek chipowania zwierząt, bo to zwiększa przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców. Nie tyle, że bezpieczeństwo fizyczne, ale też i zdrowotne, bo mamy do czynienia z zwierzętami, które są narażone na przenoszenie groźnych chorób. Chociaż ostatnio mój syn powiedział też, że i koty są większymi wektorami przenoszenia niebezpiecznych chorób. Ale to z kotami sobie na razie dajmy spokój. Zróbmy pies. Oczywiście będziemy ten proces realizowali w ramach szczepień na wściekliznę. Są mieszkańcy, którzy już się dowiadują, w jaki sposób będzie dokonywane czipowanie. My w marcu będziemy gotowi do przeprowadzenia tej operacji związanej z chipowaniem zwierząt. Będę widział można zgłębiająco. Nie można? Tak. Kończąco z burza? Można. Panie Wójcie, przygotowałeś mieszkańców w sprawie chipowania psów, że będzie to realizowane razem ze szczepieniem. Do tej pory szczepienia przeprowadzała inna firma, wygrała przetarg na chipowanie. Jak pan wie, często to się odbywa na posesjach sołtysów. Czy będzie pan koordynatorem tych szczepień i chipowania, żeby to się odbywało w jednym dniu, w jednym miejscu? Będziemy się starali, żeby to było wszystko w jednym dniu, w jednym miejscu. Specyfikacji przedawnictwa. To jest tam warte też specyfikacji. Specyfikacja zakłada, że my wskazujemy... Ta firma może szczepienia przeprowadzać? Tak, może też. Ta firma też poinformowała nas, że może przeprowadzać szczepienia psów na wściekliznę. Dziękujemy pani poseł za przybycie. Rozumiem. Ja to muszę stracić to szczepienia na wściekliznę. Nie lekarz, bo też nawet powiatowy lekarz. Ale zresztą każdy lekarz może szczepić. Tak? Może połączyć razem.
problem? Nie, to nie są problemy żadne. Oczywiście, jak na początku nie ma problemów, to za 5 minut będą problemy, to nie utniemy, nie utniemy tego na pewno. No, mówię, że ma ludzi, ma sprzęt do tego, także tak. W mowie będzie zabezpieczone pewne rzeczy. Tylko nie ma to, żeby to w jednym dniu się odbyło, nic więcej. Znaczy w jednym dniu to chyba tak nie za bardzo są w stanie... No nie w jednym dniu, w całej dniu. W jednym dniu, w jednym miejscowości. Czy w jednej miejscowości. W jednej miejscowości, w jednym dniu, no. No i już jest problem. Propozycja była, żeby to od 18 zaczynać. Dobrze. Punkt 34 przygotowałem z kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy, który jest wstępną koncepcję funkcjonowania placówki z uwzględnieniem standardów ustawowych oraz potrzeb mieszkańców. Proszę Państwa, jest sytuacja taka, że podopieczni Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej Samopomocy coraz bardziej nam przybywa. W tej chwili mamy znacznie, znaczy przeciążony jest ośrodek w Turowie. Szukamy różnego rodzaju innych rozwiązań i dzisiaj byliśmy na rekonesansie z panią kierownik w jednej z placówek, gdzie można by było stworzyć w zasadzie dla 30 osób bardzo dobre warunki do funkcjonowania jako pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy. Też postawiliśmy sobie dzisiaj też takie pytanie, czy jesteśmy w stanie zabezpieczyć podopiecznych dla dwóch ośrodków, czyli tego funkcjonującego w Turowie plus do tego nowego. Okazuje się, że na 90% tak. Zapotrzebowanie na niestety, muszę przyznać, że niestety zapotrzebowanie na tego typu funkcjonowanie i działalność jest bardzo, są bardzo duże. Co dzisiaj jeszcze, jak podróżowaliśmy z panią kierownik, to się dowiedziałem, że naprawdę problem bezpieczeństwa psychicznego naszej gminy jest, no nie jest to w żaden sposób udokumentowany i będziemy najprawdopodobniej w długim czasie przygotowywali na potrzeb naszego funkcjonowania, między innymi ośrodka, program przeciwdziałania, nie, jak to się nazywało? Mieszkowo, już wyleciało mi z głowy. Przeciwdziałanie powstawaniu zaburzeń psychicznych. Promocja zdrowia psychicznego. Promocja, tak. I to jest, proszę Państwa, mamy taką sytuację, że mamy wstępnie sobie określiliśmy, że może być to część funkcjonującej placówki oświatowej. Przy czym w Turowie, dlaczego Turowo? Zaczęliśmy rozmawiać na temat placówki w Turowie. Jest zbyt mała powierzchnia. Paradoksalnie, tak? Wszystkie szkoły są coraz mniejsze, a Turowo jest, ma w tej chwili zbyt małą powierzchnię, jeśli chodzi o funkcjonowanie oddziału przedszkolnego i oddziału zerowego. I tutaj musimy pewne rzeczy poregulować, poustalać jeszcze. Tutaj ta koncepcja oczywiście jest bardzo płynna i zmieniająca się, ale na pewno jest to pewne otwarcie na potrzeby mieszkańców. Jeśli dodamy tylko tyle, że za bezpieczeństwo, za zdrowie psychiczne w dużej mierze, jeśli chodzi o środowiskowy do pomocy samopomocy, odpowiedzialny jest wojewoda i to jest zadanie zlecone wojewody, to my możemy dzięki tym staraniom tutaj pani Agnieszki i pani kierownik i naszym, doprowadzi do sytuacji takiej, że powstanie nowa placówka sfinansowana ze źródeł zewnętrznych. W pewien sposób może nam to się uda, zobaczymy, będziemy tutaj dzisiaj już, z tego co wiem, to pani kierownik przygotowała takie pismo intencyjne nasze. Zobaczymy, co na ten temat powie wojewoda. To tyle, wyczerpałem wszystkie odpowiedzi. Czy są pytania jeszcze? Nie ma. Dziękuję panu wójtowi. Zanim ogłoszę przerwę, przejdziemy jeszcze jednak do tego punktu 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Turowie. Panie i panowie radni mieli możliwość zapoznania się z obszernym sprawozdaniem. Wiem, że również było to tematem posiedzeń wszystkich komisji rady i również z osobna, ale może zapytam pana kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, może ma coś do dodania w sprawie przedstawionych tutaj sprawozdań. Proszę bardzo. A i tak coś jest jeszcze trochę. Szanowny panie radny, panowie radni, panie wójcie, panie wójta. Kwestii uzupełnienia może albo takiej informacji dodatkowej. Chciałem przedstawić kwestię rozdziału żywności, którą wprowadziliśmy w roku 2015. I chciałem przybliżyć tylko cyfry, co żeśmy rozprowadzali, to znaczy rodzajowo, jaka żywność była. Może tylko wymienię w tonach, żeby dać obraz państwu, ile tego było w ciągu roku. Więc mieliśmy 19 różnych produktów. I tak zacznę. Makaron 4,5 tony. Ryż prawie 6 ton. Kasza jęczmienna 8. Płatki kukurydziane 2,5 tony. Kawa zbożowa 0,5 tony. Mleka było 17 700 litrów. Ser żółty prawie 4 tony. Ser topiony 2,5 tony. Groszek z marchewką prawie 2 tony, koncentrat pomidorowy również 2 tony, dżem truskawkowy tona 200, sok jabłkowy 1400 litrów, mielonka mięsna 4 tony, klopsy w sosie własnym 6 ton, cukier 4 tony 200 kg, oleju 4230 litrów, jabłek mieliśmy 8900 kg, kawy jakość 54 kg i przypraw 70 kg. Wagowo było to w 10 dostawach, było tego 80 ton 800 kg. Jakimi kryteriami posługiwaliśmy się, rozdając tą żywność? Żywność pochodziła z banku żywności z Nowych Bielic. Pozyskujemy ją poprzez Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych, czyli praktycznie jest to stowarzyszenie, które działa w powiecie, którym prezesem jest pan starosta Krzysztof Lis. Tak jak mówiłem, 10 dostaw i takie kryteria były. Dla osoby samotnie gospodarującej 950 zł dochodu miesięcznie, na członka w rodzinie 771 zł. I z ilość osób korzystających z tej formy pomocy. Ilość rodzin około 600, ilość osób to jest 1354. Teraz tak, ponosimy pewne koszty, bo płacimy za transport żywności z Nowych Bielic do PCPR-u na ulicy Wiatracznej i te dostawy kosztowały nas około 4000 zł. Ale też jeszcze ponosimy koszty przywozu tej żywności z ulicy Wiatracznej do, no tutaj na ulicę Pińską, do Urzędu Gminy. I tutaj te koszty to praktycznie poniosła gmina, nawet dokładnie nie wiem ile, bo tu pan wójt dawał i transport, i pracowników do rozładunku. I teraz tak, jeszcze chciałem dodać takie spostrzeżenie własne, że
Każdy transport, jak przychodził, powiadamialiśmy sołtysów z wyprzedzeniem tygodniowym, że będzie wydawana żywność. W pierwszym dniu było 60% uprawnionych do odbioru tej żywności. W drugim dniu już 20%. Trzeci dzień 10% uprawnionych. Pozostałe dni 10%. A jeszcze dwa ostatnie dni, to już sami wydzwaniamy po prostu do potencjalnych odbiorców, żeby po prostu zakończyć wydawanie żywności. Kawa została. 54 kilo. Jakost, 54 kilo. Poszła do mnie. Ja mam tyle. Gdyby były dodatkowe jakieś pytania, proszę bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby uzyskać dodatkowe informacje do tych sprawozdań? Proszę bardzo, pan radny Pastuszek. Panie przewodniczący, ja tutaj do pana kierownika takie pytanie, czy są określone kryteria doboru rodzin, z którymi współpracuje tam przez okres dłuższy, jak przeczytałem na razie, przez rok czasu asystent. I takie drugie, ile dzieci powróciło z naszej gminy do środowiska rodzinnego? Czy były takie przypadki, czy nie? Dziękuję. Na czyje polecenie jakby działamy, czyli działa asystent rodziny. No między innymi jest to pismo kuratora, na przykład sądowego, który pokazuje nam, że tutaj w tej rodzinie działo się źle i proszę tam skierować asystenta rodziny. No i staramy się to wykonać. No, asystent pracował w 10 rodzinach, teraz akurat dostaliśmy też takie pismo, czy ewentualnie możemy objąć tą rodzinę wsparciem asystenta rodziny. Nie? No i jeżeli, a mamy takie możliwości, bo na razie ten pracownik ma 10 rodzin, no tak maksymalnie, żeby 15 rodzin mógł objąć, nie? Nie więcej. Takie zalecenia są, nie? Co do powrotu dzieci. No mamy taki przykład, bo mieliśmy w rodzinie zastępczej dzieci, które były z Musiny. Później ta rodzina przeprowadziła się do Dalęcina. Tam piątka dzieci była, także cała piątka wróciła. 13. I są sytuacje takie, gdzie po prostu robimy starania, żeby te dzieci wróciły i mamy takie sytuacje naprawdę czasami ekstremalne, że te dzieci do domu nie mają powrotu, ponieważ ojczym, na przykład takim przykładem, będę mówił bez nazwisk, groził dziecku, że jeżeli on wróci do domu, to zostanie zabity. Więc tu nie możemy bagatelizować takiej sytuacji. Druga sprawa, podejmujemy współpracę z rodzinami, bo cały czas monitorujemy te rodziny, gdzie są te dzieci zabrane. No i na przykład ostatnio jestem w miejscowości Żółtnica, gdzie pracownik socjalny był kilkakrotnie, byłem z asystentem, patrzymy warunki jakie są, wręcz namawiamy rodziców, żeby podjęli współpracę z nami. A ta współpraca polegałaby właśnie na przyjęciu asystenta rodziny. No niestety, rodzice nie wyrażają zgody. No, mężczyzna jakby tak, kategorycznie kobieta nie. Są to osoby nadużywające alkoholu. A powód jest taki, bynajmniej mówię, ona sobie nie życzy, żeby ktoś się zaglądał w garn. No, żeby zaglądać garnek, trzeba tą pokrywkę zdjąć, zobaczyć. Czasami tam jest pusto, tak samo lodówka jest pusta. W każdym razie mamy rozeznanie na bieżąco, gdzie ewentualnie te dzieci mogą wrócić. Tak naprawdę w niektórych przypadkach jest to krzywdzące dla tych dzieci, gdyby miały te dzieci do tych środowisk powrócić. Brak całkowitej współpracy po prostu z nami powoduje to, że no nie otrzymają tej pomocy, nawet czasami tej niepieniężnej, bo jesteśmy w stanie pomóc materialnie, tak jak zrobiliśmy ostatnio w Włodzimierzu, zakup materiałów budowlanych, dostarczenie, później nadzór mój osobisty, żeby zostały te materiały wbudowane, a także jesteśmy w stanie
pomóc rzeczową, czyli dużo osób z terenu naszej gminy i miasta jest skłonnych oddać meble, które wymieniają w stanie dobrym, także jakieś tam tapczany, łóżka. I byśmy mogli małym nawet kosztem takiego małego zasiłku celowego dać, żeby kupić farby, na przykład odnowić mieszkanie, stawić inne meble i wtedy inne spojrzenie by było na to mieszkanko. Gdy przyjedzie taki kurator, powiedzmy nawet sądowy, powie tutaj warunki zostały poprawione, jesteśmy za to, żeby dzieci wróciły. Ale z niektórymi rodzinami nie ma nawet no, najmniejszej współpracy. No, po prostu nie ma nawet najmniejszej chęci. Nie? Także środowiska wiemy, jakie mamy. Także tu jest w tym wypadku sytuacja jest naprawdę trudna. Robimy wszystko, co w naszej mocy. Tak to wygląda na dzisiaj. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, pan Radny Śmiński. Przyglądałem. Jakie są przyczyny tak małego zainteresowania kartą dużej rodziny? Bo tak wyczytałem, że jest do końca marca było 20 wniosków i 19 do końca roku. To jest w sumie 39 wniosków. No nie mamy wiele do zaoferowania tym rodzinom. Na razie tutaj z tego co rozmawialiśmy, panie wójcie, to tylko te wspólnie będzie za tą gospodarkę śmieciową. Duże ośrodki w dużych miastach no, mają ten wachlarz, powiedzmy tych usług większych, mają po prostu karty wstępu na jakiś basen, na lodowiska. No, u nas no, niestety takich instytucji nie ma na terenie gminy, także no, ciężko jest po prostu cokolwiek zaoferować tym rodzinom. Także chociaż dobrze, że inicjatywa jest nawet po prostu w no, położeniu w tej gospodarce śmieciowej, żeby nie płacili tam od trzeciego wzwyż. No. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękuję panu kierownikowi. Dziękuję. Ogłaszam przerwę do 16:10. Thank you.